Dobry, z tej strony Luigi, a dzisiaj, kurczę, nie pamiętam, ósmy? Tak, to jest ósmy odcinek Mega Man Legacy Collect... Nie, jeszcze raz. Siódmy odcinek Mega Man Legacy Collection. O, to chciałem powiedzieć. Dzisiaj siódmy... Nie, chwila. Tak, nie, tak, nie. Ósmy, przepraszam, ja się gubię. Jest już trochę późno na nagrywanie, ja i tak nagrywam, bo mam teraz czas. Ósmy challenge, Mega Man 1 Robot Rush, czyli prawdopodobnie będziemy walczyli z wszystkimi robotami z tego co rozumiem. Tak więc przejdźmy do gry. Podejście 9. O matko. Po prostu o matko. Wymagana perfekcja w tym challenge'u wymagana jest. I tak powiedziałem, wymagana dwa razy. Przechodzimy do Gutsmana, przedtem był Gutsman, teraz Gutsman i przeciwko niemu dobrze są bomby, ponieważ pada od nich na 3 hity, ale trafić w niego bombami jest bardzo ciężko, co zresztą mam zamiar wam udowodnić, widzicie? On cały czas porusza się w różne kierunki świata, denerwujący, bo jeśli chodzi o używanie słabości przeciwko niemu, łap bombę. Dobra, mamy go. Gutsman jest najtrudniejszy, jeśli chodzi o zyskanie czasu przy nim. Teraz mamy Bombmana i jego słabością jest broń Firemana. Dlatego szybko zmieniamy i naparzamy. Okej. Okay. Okej, okay, 50 sekund. Teraz mamy Elecmana i chciałbym przy nim nie oberwać. Jeśli to mi się uda, to jestem w domu. Raz. Okej. Okay. Ale nie oberwałem. Jest dobrze. Mogę teraz to zrobić. Mam chyba 30 sekund strzelałbym. Jeśli miałbym strzelać, kiedy jest złoto. Tutaj mamy Icemana, którego słabością jest Elecbeam. Oho, to jest bardzo złe, muszę tego uniknąć. Dobra, udało mi się. I teraz Fireman i to jest walka cios za cios, dlatego musimy mieć dużo HP. I muszę go bardzo szybko zabić. I to jest ostatni boss. Broń Icemana i napalamy. Po prostu cios za cios. Okej. Okay. To jest dobry czas, to się musiało udać. Mamy to. Uuuu, rety, tutaj była wymagana perfekcja co do czasu, załóżmy, czasu i HP, więc... Tak, to nie tyle co był trudny challenge, bo krótki był, ale parę problemów mi przysporzył. Tak więc, co poszło nie tak? Z Firemanem nie mam szans z takim HP, ja tu muszę niestety zginąć. Strzelaj we mnie. Dziękuję. Już miałem nadzieję, że będzie złoto, ale bez pracy nie ma kołaczy. Zresztą było tylko podejście próbne. Ale to nie jest boss, przy którym chcę zginąć. Muszę podskoczyć. Aj! O nie! Mam 2 HP. To bardzo źle. Jak ja to wygram... Ty pizdo. to już jest przegrane. Nie starczy mi czasu. Nic więcej nie mam o tej walce do powiedzenia. Dobrze, czy mi się tym razem udało? Bo trochę wątpię. I jak miałem, jak słusznie miałem raczej powątpiewać, mogłem. Podejście trzecie. To naprawdę nie jest... Dobra, wiecie co, za długo zmieniłem bronię. Dobrze, wiecie co? Czyli tak, Gutsman, później jest Bombman, w sensie bronie mówię, nie bossy, tylko słabości. Później jest Fireman. Później jest Catman. Później jest Elecman i później jest ten, czyli tak. Góra, góra, dół, dół, góra, środek, okej. Okay. Podejście czwarte. Pierwszym przeciwnikiem będzie Catman, który nie jest dość... Wiecie co? Jak ja pudłuję takim pociskiem, to po prostu litości. Dobrze, bij mnie, zasłużyłem na to. Aha, podchodzi. Łap bombę, na blisko. Oberwie? Nie. Dobra, ja już tu za dużo czasu straciłem. No i co podchodzi z gruba się? Ale będę musiał próbować. Oczywiście teraz jest Iceman, ale mówię o Firemanie, który będzie. Oho, oho, oho. Ale to zjebałem. I już nie mam czasu. Ślak. Muszę się nauczyć, żeby przy Elecmanie nie obrywać, tylko za cholerę nie wiem jak to zrobić. Szybko rzucamy w niego klocami, ja pierdzielę ty gnoju. Musisz tak skakać?